Wracamy, kochani. Grudniowe podsumowanie 2022 roku na Community Day. Poradnik. Zapraszam. Także, kochani, pamiętajcie, jaka jest oczywiście pogoda. Dobrze się ubierajcie. Ja od dłuższego czasu jestem chory, nie mogę wyzdrowieć. Jak już było dobrze, to po prostu znowu coś mnie wzięło. Masakra. Ale tak jak tytuł odcinka właściwie. Stardust, Deino i Exp. Chyba na tym praktycznie powinniśmy się skupić podczas tego Community Day, bo tutaj no nie ma szału. Ale poradnik to poradnik. Oczywiście przejdziemy sobie przez wszystkie informacje. Graficzka od Galixa. Dziękujemy ślicznie właśnie za to, że wszystko jest zawsze pięknie, ładnie przetłumaczone i pokazane na infografice. Także bonusy na Community Day w grudniu, tak? Mamy dwa dni, od 17 w sobotę i 18 w niedzielę od godziny 14 do godziny 17, ale też eventy będą trwały tak jakby od 9 do 21. O tym sobie powiemy za chwileczkę, a właściwie możemy sobie powiedzieć teraz. O tych bonusach, które trwają od 9 do 21 w sobotę i w niedzielę, to są dwa tutaj, czyli jeden dodatkowy special trade od 9 do 21 i 50% Stardustu za tradowanie się Pokemonami, tak? Czyli te dwa bonusy mamy od godziny 9 do godziny 21 w sobotę i w niedzielę, tak? Więc jeżeli ktoś się traduje, oczywiście, czy chce jeszcze wyłapać sobie jakąś dobrą IV-kę na ewolucję tych naszych tutaj Pokemonów, które są na Community Day i ogarnąć jakąś dobrą IV-kę, tak? Z dobrym atakiem, no to polecam, nie? Mamy 50% Stardusta, spoko. Jeśli chodzi o te bonusy, które są oczywiście od godziny 14 do godziny 17, tak? Czyli przez 3 godzinki w sobotę i w niedzielę, no to mamy tutaj 2 razy EXP załapanie, 2 razy Stardust załapanie, 1/2 dystansu na wykluwanie jajek oczywiście, 2 razy Candy załapanie i 2 razy szansa większa na XL Candy załapanie Pokemonów. Dodatkowo oczywiście jeszcze mamy 3 godzinne lury i 3 godzinny incens, więc tutaj no łatwo sobie oczywiście to wykalkulować, więc jeden incens będzie nam potrzebny, jeden lur, jeżeli nie będziemy wychodzić z domu, pamiętajcie jaka jest pogoda, bo u mnie ma sypać śnieg i ma być minus 4 i minus 5 stopni, więc dobrze się ubierajcie, żeby nie zachorować tak jak ja i no wyłączony z internetu, z grania na miesiąc. Także kochani, powiem wam moje top 10 Pokemonów, które tutaj przygotowałem dla was. Ponieważ, no jeśli chodzi o sobotę, to szału tutaj nie ma w tych godzinach od 14 do 17. Bardziej bym skupił się na niedzieli i właśnie tutaj, kochani, pamiętajmy o tym też, że będziemy mogli ewoluować Pokemony z Community Day, żeby otrzymały swoje specjalne ataki z 2021 roku, więc też fajna opcja, jeżeli złapaliście, wykluliście, czy stradowaliście jakieś dobre IV, to też jest dla was dobra okazja na to, żeby otrzymać atak ten specjalny z Community Day na tych Pokemonach, które miały Community Day w 2021 roku. Więc dobra, może ten top powiemy sobie na później, nie? Najpierw przejdziemy po prostu sobie przez to tutaj, co jest. Także w sobotę od 14 do 17 będziemy mogli spotkać takie Pokemony jak Sandshrew, Alolański zwykły, Geodude Alolański, Hopip, Sfeel i Staffu, tak? Więc przez te 3 godziny te Pokemony będą nam się pojawiać. Oczywiście od godziny 9 do godziny 21 będą pojawiać nam się wszystkie Pokemony, jakie będziemy mogli tutaj spotkać, tak? Czyli też te Diursa, Zigzagoon, Starly, Roggenrola, Litwick, Deino, Bulbasaur, Dratini i Matki. Ale to jeśli chodzi oczywiście o te godziny 14-17 w sobotę, tak? Jeśli chodzi o niedzielę, no to na niedzieli bym się tutaj bardziej skupił, bo tutaj są lepsze Pokémony, jeśli chodzi o rajdy i no Candy oczywiście też. Więc tutaj mamy te Diursę, Zigzaguna, Galarańskiego, Starly, Roggenrolę, Litwicka i Deino. I tutaj na właśnie Deino. I jeżeli, no nie wiem, no nie macie jakichś dobrych Pokemonów typu Duch, to Litwick jest spoko, ale nie z tym atakiem z Community Day. Więc tutaj na Deino, na Stardustie i na Expie podczas tych dwóch dni, a Deino oczywiście w niedzielę bym się skupił. Oczywiście jeżeli potrzebujecie Candy do jakichś Pokemonów, które tutaj no oczywiście widzicie, czy nie wiem, ktoś chce robić sobie Trade Evolve, tak? Czyli te Pokemony, które ewoluujemy do drugiego stadium, tak? Czyli takie Pokemony jak właśnie Graveler, Haunter, czy Kadabra,
no to na przykład na tutaj Geodude, Arlański, włączyć sobie jakiegoś Pokemona typu, który ma mega, tak? Typu elektrycznego czy kamiennego i wtedy zgarniać więcej candy na tym Pokemonie, za każdego oczywiście złapanego. To już oczywiście wasz wybór, jakiego Pokemona będziecie chcieli jak najwięcej candy zgarnąć. Pamiętajcie o tej właśnie mega ewolucji, żeby otrzymywać dodatkowe candy. Jeżeli macie trzeci mega poziom, no to już w ogóle też fajnie, nie? Bo tam jeszcze XP, w ogóle tam jakieś takie bajery, nie? Także warto ten trzeci mega poziom tutaj naszych Pokemonów mega zrobić. Jeśli będziemy mieli farta, to oczywiście tutaj też możemy zobaczyć, mamy Bulbazaura, Dratini i Mudkipa. I tutaj na Mudkipie i Bulbazaurze właściwie też bym się skupił, bo no mają tutaj dobre mega ewolucje. I to właściwie w tym top moim 10 wam oczywiście powiem. Jeśli chodzi o rajdy, na rajdach będziemy mieli te Pokemony, które właśnie miały Community Day w 2021 roku, czyli Swablushing, Zgibl, Eevee, Duskull, Oshawott, Snivy, Tepig, Machop, Roselia i Fletchling. W jajkach będziemy mieli to samo, tyle że praktycznie no tutaj jest jedyna różnica, że w jajkach będzie Badu, a nie Roselia, więc no na tych jajkach i na rajdach raczej bym się nie skupiał, no bo to są Pokemony, które były no w zeszłym roku i raczej wszystko oczywiście tutaj z dobrych IV oczywiście mamy, no chyba że coś wykluliście, no to też oczywiście warto sobie zrobić. Więc ataki, jakie mogą otrzymać Pokemony w tym roku, tak, czyli tutaj mamy Walraina, Jumplafa, Alolański Sandshrew, Sandslash, Sandslash zwykły, Beware, Alolański Golem, Hydreigon, Staraptor, bo to zawsze oczywiście tutaj źle wymawiam, Obstagoon, Gigalith, Chandelure i mamy tutaj jeszcze Ursalunę, Venozaura, Swamperta i Dragonite'a, tak? To są tutaj trzy Pokemony, które mieliśmy Classic Community Day. Właśnie, mieliśmy tą topkę moją powiedzieć, tak? No, top, jeśli chodzi o top 10 moich takich Pokemonów, właściwie szczerze, to u mnie to jest top 5. Top 5, bo kolejna piątka to jest takie już właściwie tych Pokemonów, które no ja używam i no nie są one jakieś super mega kozak, ale no można oczywiście je użyć i no są w jakimś tam stopniu oczywiście przydatne, więc moje top 10 na pierwszym miejscu u mnie jest Hydreigon. Swampert jest na drugim miejscu, oczywiście nasza mega ewolucja, kto nie zgarnął teraz mega energii, będzie mógł to zrobić oczywiście na Hoenn naszym evencie, no ale będzie musiał tutaj oczywiście poczekać, aż kurczę już czuję, że gardło, no ale dobra. To jest top 2, top 3 u mnie to jest Garchomp, top 4 Venozaur i top 5 mamy tutaj Samurota, tak? Jeśli chodzi o Garchompa, przyszła nasza mega ewolucja, jeśli chodzi o typ Ground i typ oczywiście Dragon, tak, więc oczywiście to warto sobie tutaj jakieś dobre ataki na nim zrobić. Earth Power oczywiście, żeby tutaj był ten atak nasz ziemny. Venozaur to tak jak wam mówiłem przed chwilą, tak, czyli nasza mega ewolucja Mega Venozaura, więc tutaj typ trawiasty bardzo, bardzo spoko. No i Samurot, jeśli oczywiście no, nie złapaliście zbyt dużo Kyogrów, no to Samurot też jest spoko, jeśli chodzi o Pokemona typu wodnego, wymaksowanego na 50 levelu. Także dalej, tutaj tak jak już wam mówiłem przed chwilą, to 6 do 10 to są takie Pokemony, które no przydatne są, spoko, ale no wiecie, no nie, to nie jest jakieś takie super top, top, top. Także Altaria, mega, też oczywiście ewolucja. Tutaj ze względu jest na szóstym miejscu, ze względu na to, że jak zrobimy jej mega ewolucję, tak to otrzymujemy do typu smog i typu fery, dodatkowe oczywiście candy, więc te wszystkie mega ewolucje, które mają dwa typy, za każdego Pokemona tego typu danego naszego mega otrzymujemy dodatkowe candy, więc tutaj no nie wiem, no nie wolałbym na przykład zrobić mega Swamperta, tak, żeby otrzymywać od Pokemonów wodnych i ziemnych, a nie na przykład Mega Blastoise, który ma tylko typ wodny, więc otrzymujemy dodatkowe candy od tylko tego typu, tak? Więc tutaj Altaria dlatego jest tutaj na tym miejscu. Gigalith jest na miejscu siódmym. Tutaj oczywiście bardzo dobry pok, jeśli chodzi o typ kamienny, ale no wiadomo, no mamy, nie wiem, Rampardosy czy Tyranitary, które są bardziej wytrzymałe niż tutaj Gigalith i zadają też więcej damage'u, ale no jeśli oczywiście no nie macie, no to Gigalith też jest tutaj dobrą opcją. Staraptor to jest spoko Pokemon, jeśli chodzi o Pokemony latające, tak? No bo tutaj Moltres jest na pierwszym miejscu, na drugim jest Honchkrow i Staraptor jest na trzecim, ale no oczywiście to są te dwa Pokemony, Honchkrow i Staraptor. To są Pokemony, które są no szklankami i no za długo nie wytrzymają,
ale no jakiś tam damage oczywiście dają, więc no tutaj taki Shadow Staraptor na pewno duży damage będzie zadawał, nawet lepszy niż zwykły Moltres z movesetem Wing Attack i Sky Attack. Tak, na 9 jest Sylveon, tutaj no nie mamy jakichś super dużo Pokemonów, które dają dużo damage do typu Fairy, tak, mamy to Gekisa oczywiście, no i Sylveon chyba jest tam, aha, jest jeszcze oczywiście Gardevoir itp. itd., ale no Sylveon też tam gdzieś jest niedaleko, no i do tego PvP, ale PvP właściwie za chwileczkę. No i na 10 miejscu właściwie jest Chandelure, ale no Chandelure tutaj bardziej candy, nie? Bym się skupił na tym, jeżeli ktoś nie grał na przykład na Community Day ostatnim naszym z Litwickiem, no to candy tutaj się przydadzą, ale Chandelure z atakiem Shadow Ball jest tam gdzieś top 5, 6 chyba coś takiego, a z atakiem Poltergeist no tam trzecia strona chyba, nie? W topce, więc naprawdę Chandelure candy, ale ewolucję na Shadow Balla, a nie na atak z Community Day. Także to jest, jeśli chodzi o mnie, tak? Moje takie top 10, czyli na pierwszym miejscu dla przypomnienia Hydreigon, później Swampert, Garchomp, Venusaur, Samurott, Altaria, Gigalith, Staraptor, Sylveon i Chandelure. To jest moje top 10. Jeśli chodzi o PvP Pokemony, no to tutaj też nie będę jakoś się super wdrażał w temat, no bo no nie wszyscy oczywiście PvP robią, ale no jeśli robicie, no to tutaj Talonflame jest spoko, jeśli chodzi o Great League i oczywiście Ultra League. Jumpluff na Great League z movesetem Acrobatics, więc też możemy oczywiście tutaj ewolucję jego zrobić, żeby otrzymać ten atak. Sylveon właśnie tutaj z Psyshockiem. Ludzie używają no wszędzie i Great League i Ultra, no chociaż może na Ultra nie, ale no na Master League też jest widoczny. Walrein z tym jego debuffem i tak spamuje dosyć bardzo tutaj z tym jego movesetem Icicle Spear, więc też oczywiście jeśli zgarnęliście jakąś dobrą IV-kę, można sobie go złapać. Umbreon z Psychikiem, to często mnie gdzieś tam zaskakiwało, że właśnie ten Umbreon miał Psychika, więc tutaj też można oczywiście sobie zrobić. Serperior, częściej używany jest tego jego atak, który zmniejsza, ale Frenzy Plant też czasem taki nuke właśnie na Bite'a, ten jego wcześniejszy atak, ten, który potrzebuje mniej energii, właśnie teraz zapomniałem jak on się nazywa, no ale pewnie wiecie, jak gracze, którzy robią PvP, wiecie o co chodzi. Serperior, ten Frenzy Plant też oczywiście można sobie zrobić, no i tutaj Roserade jeszcze można, tutaj ten Ballet Seed i oczywiście Weather Ball ognisty też czasami widać na ultralidze, więc też można sobie oczywiście zrobić, więc to jest jeśli chodzi o PvP. Teraz no już widzę, że ten odcinek jest dość długi, także nie wiem, no szybciutko sobie oczywiście przejdziemy przez te ataki, które Pokemony mogą oczywiście otrzymać. Ja wam tutaj pokażę no jak te shiny oczywiście wyglądają, no pewnie oczywiście zazwyczaj wiecie, ale no tutaj Machamp może otrzymać atak Payback, Roserade, Ballet Seeda na Faście i Weather Balla Ognistego na Charge'u, później Talonflame, Incinerate, Serperior, Frenzy Plant, Altaria, Moonblast, Garchomp, Earthpower, Embor, Blastburna, Vaporeon, Scalda, Jolteon, Zapkanona, Florion, Superpowera, Espeon, Shadow Balla, Umbreon, Psychika, Leafleon, Ballet Seed na Fast Attacku, Glaceon, Water Pulsa, Sylveon, Psyshock, Samurott, Hydro Cannon, to właśnie tutaj o tym wam właśnie mówiłem, Dusknoir, Shadow Balla i Luxray, Psychic Fangs. Nasze Community Day Classic, które były, no to było właśnie Venusaur, Frenzy Plant, Swampert, Hydro Cannon i Dragonite, Draco Meteor, ale Draco Meteor raczej tutaj no nie będzie nam potrzebny. W tym roku mieliśmy właśnie Walraina z tutaj dwoma atakami, tak, bo na faście dostawał Powder Snowa i Icicle Spira na Charge'u, później Jumpluff z Acrobatics, to właśnie do PvP spoko, Sandslash, nasz zwykły z Night Slashem, alolański Sandslash otrzymywał Shadow Claw na faście, później mieliśmy Beware'a z Drain Punchem, no raczej nie widziałem może, żeby ktoś tego używał, alolański Golem z Rolloutem, Hydreigon z atakiem Brutal Swing i tutaj właśnie to jest moje top 1, jeśli chodzi o te Community Day, Staraptor z atakiem Gust, Obstagoon z atakiem Obstruct, tutaj tak pół na pół widziałem właśnie, tutaj częściej chyba widziałem Night Slasha na Obstagoonach niż Obstruct, ale też oczywiście spotykałem, więc jak ktoś PvP robi, nie ma tego Abstracta ataku, no to warto sobie też tam przygotować
na kiedyś może będzie potrzebne. Gigalith z atakiem Meteor Beam, Chandelure z Poltergeistem i Ursa Luna z atakiem High Horsepower. I tutaj właściwie można zaznaczyć też to, bo wszystkie te Pokemony mogą otrzymać ten atak od godziny 9 do godziny 21. Ursa Luna jest tutaj jedynym wyjątkiem, bo Ursa Luna może otrzymać ten atak High Horsepower w sobotę od godziny 14 do godziny 6 rano w niedzielę i później od godziny 14 w niedzielę do godziny 21 tylko w niedzielę, tak? Więc to jest, jeśli tutaj atak High Horsepower na Ursa Lunie byśmy chcieli otrzymać, to sobota od 14 do 6 rano i później niedziela od 14 tylko do 21, jeśli chodzi tutaj o Ursa Lunę. Także to chyba by było tyle, jeśli chodzi o Community Day. Stardust, Deino i Exp. Tak jak wam mówiłem, tak jak jest tytuł odcinka. Trochę się wygadałem, gardło. Nie wiem, czy to słychać, czy nie, ale no mówię. Możecie mi życzyć zdrowia oczywiście w komentarzach. Jeszcze nie do końca w pełni sił jestem, ale no tak chyba wyglądałby mój poradnik na to Community Day. Wszystko chyba sobie podzieliliśmy, jeśli chodzi o to tutaj, co się wydarzy, tak? Także 17, 18 grudnia od godziny 14 do godziny 17 mamy te Pokemony podzielone na pół, jeśli chodzi o sobotę i niedzielę. Od godziny 9 do godziny 21 możemy spotkać wszystkie te Pokemony na dziko. No o 16 w sobotę jest mecz o trzecie miejsce, a w niedzielę jest finał Pucharu Świata, więc Mistrzostw Świata właściwie w piłce nożnej, więc kto jest fanem piłki nożnej, do godziny 16 można to Community Day spędzić. No ja z moim zdrowiem pewnie no raczej nie będę grał za długo, ale no to były moje porady dla was na to Community Day. Życzę wam zdrowia, oczywiście dużo shiny podczas tego Community Day. To chyba tyle, nie? Mam nadzieję, że już wrócę na ten YouTube i będę dla was robił więcej odcinków. A ten odcinek oczywiście zostawicie łapeczkę w górę, subskrybujecie kanał. Jeśli oczywiście tego jeszcze nie robicie, dzwoneczek, żeby być oczywiście na bieżąco z tym, co się dzieje w Pokémon Go. No po mojej chorobie mam nadzieję, że będzie to na bieżąco. Widzimy się w następnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.